Rzecz tym razem będzie o kasetach. Nie takich. Nie dat. Nie o minidiskach. Tylko o zwykłych kasetach magnetofonowych. Był nawet artykuł w HFI Muzyce z 2002 roku. O taśmach magnetofonowych, o magnetofonach. Podjęto się nawet próby recenzji taśm magnetofonowych. Czy ta próba jest rzetelna? Odsyłam do tego numeru. Jeszcze raz zobaczmy. Można także zajrzeć do tego magazynu i zobaczyć test magnetofonów. Z kolei panowie w tym magazynie, panowie recenzenci, podjęli się próby wyznaczenia pasma przenoszenia magnetofonów kasetowych. I tak na przykład Tiak, który ocenę końcową dostał bardzo dobrą, ma takie pasmo przenoszenia. Oczywiście trzeba wiedzieć, że pasmo przenoszenia magnetofonu nie zależy tylko od samego deka, zależy także od rodzaju użytej taśmy, od poziomu nagrywania, od wyregulowanego biasu, czyli prądu podkładu i jeszcze kilku innych aspektów, o których teraz mówić nie będę. Czyli po co nagrywam ten film? Po pierwsze, bardzo króciutko przedstawię historię taśmy magnetofonowej w formie compact cassette. A po drugie, zrobimy doświadczenie z użyciem taśmy żelazowej, chromowej i metalowej, korzystając z deka Technixa RSPX701, żeby sprawdzić, na ile doskonałe jest nagrywanie na taśmie magnetofonowej. Nie będę nagrywał na taśmie DAT, ponieważ zapis jest tam w formie cyfrowej, a nie analogowej, a mi chodzi o analogowo zapis sygnału. Będę się posiłkował wiadomościami ze strony Vintage Cassettes przy omawianiu historii taśm magnetofonowych. Kaseta kompaktowa to plastikowa obudowa, która zawiera dwie szpulki z nawiniętą taśmą o szerokości 3,81 mm. Taśma ta porusza się przed głowicą magnetofonową z prędkością 4,76 cm na sekundę. Głowica magnetyczna dotyka taśmy w magnetofonie po wciśnięciu klawisza play. Właśnie taka głowica ze szczeliną magnetyczną przetwarza sygnał elektryczny, w środku jest cewka nawinięta na otwartym rdzeniu i taka głowica interpretuje sygnał analogowy z zapisu magnetycznego na taśmie i przetwarza to na sygnał elektryczny, który potem jest wzmacniany we wzmacniaczu odczytu. Kaseta magnetofonowa posiada swego rodzaju przekładki, ślizgacze, po których taśma z rolek przesuwa się, jest naprowadzana na te rolki tutaj, które służą do stabilizacji przesuwu taśmy. Ta blaszka to jest ekran, nie każda taśma go posiada, natomiast ta blaszka to jest docisk. Zapewnia on przyleganie w miejscu szczeliny taśmy magnetycznej. W teście wykorzystamy trzy rodzaje taśm. Będą one automatycznie rozpoznawane przez magnetofon. W jaki sposób? Po prostu te górne wycięcia to jest kod binarny, który informuje magnetofon o tym,
jaką taśmę użytkownik włożył do kieszeni. Natomiast przełączniki, które odczytują ten kod binarny i informują procesor o tym, jaka taśma jest w kieszeni, znajdują się nad mechanizmem. Czyli po prostu jak włożymy taśmę, to te przełączniki odczytują kod. Tu powinien być jeszcze jeden przełącznik, ale jest wymontowany, bo został użyty do serwisu do innego magnetofonu. I jak widzimy, odpowiednie wycięcie powoduje załączenie odpowiedniego przełącznika i wysłanie informacji do mikroprocesora o tym, jaka taśma została użyta. I w ten czas mikroprocesor wie, jaki prąd biasu ustawić, prąd podkładu. No i tutaj do tej dziurki środkowej też powinien wejść przełącznik. Jeżeli przyjrzymy się, to zobaczymy w środku styk. Podnoszenie zapadki powoduje zwarcie styku. I tak jak widzimy, pierwszy styk informuje o możliwości nagrywania. Drugi styk jest od informacji o tym, że włożono taśmę chromową. Ten styk jest od tego, że w ogóle taśma znajduje się w mechanizmie. I jak mówiłem, tu powinien być jeszcze jeden styk o tym, że jest to taśma metalowa. W magnetofonach bez automatycznego rozpoznawania rodzaju taśmy czynność ustawienia prądu podkładu wykonywał użytkownik za pomocą mechanicznego przełącznika na front panelu. Na tym schemacie serwisowym widać blok przełączników do autokalibracji taśmy. Te przełączniki są oznaczone na tym schemacie tutaj i podają one wartości 0 lub 1, czyli jest napięcie lub nie ma napięcia, na specjalny przełącznik biasu, który ustawia odpowiednio oscylator biasu, generator biasu i przełącza jeszcze we wzmacniaczu zapisu odpowiednie obwody korekcyjne. Instrukcja serwisowa podaje, na którym wyłączniku jakie jest napięcie i zwarcie, jakie wywołuje skutek. Dla tych, którzy lubią oglądać schematy, mam tutaj rozrysowaną płytkę, którą przed chwilą pokazywałem. Tutaj jest czujnik taśmy. Mamy przycisk stop, który powinien być tutaj włączony, ale jest demontowany do serwisu innego urządzenia. Przełącznik rodzaju taśmy CRO2, czyli ten tutaj. Dla taśmy metalowej to jest ten. Dla rekordu to jest ten. Rekord, czyli zabezpieczenie przed nagrywaniem, wyłamanie tej blaszeczki, zapadki tutaj. I mamy jeszcze przełącznik half. Informuje nas o tym, że w magnetofonie jest taśma. W zapisie magnetycznym mówiło się już w pracowni Edisona, ale w 1898 roku Waldemar Paulsen odkrył zasady zapisu magnetycznego i opatentował telegrafon, pierwsze udane urządzenie do zapisu magnetycznego. I tak od doświadczeń Flitz-Floimer w roku 1928 z proszkiem magnetycznym na paskach papieru przez 1935 rok, gdzie Bass wprowadza pierwszy magnetofon z taśmą nawiniętą na dwie duże szpule, docieramy do roku 1958. Wtedy powstał pierwowzór kasety Philipsa, a mianowicie RCA cartridge. Rozmiary tego to było 12,7 cm na 19,7 cm na 1,3 cm. A rok później wynaleziono kasetę z taśmą w petli na jednej szpuli, ale tym akurat zajmować się nie będziemy. W 1960 roku Philips wymyślił właśnie to. Wzorował się na projekcie RCA i wprowadził swój pierwszy magnetofon na kasetę.
Magnetofon ten miał służyć tylko do rejestracji głosu ludzkiego, ale kto się spodziewał, że tak proste urządzenie będzie rozwinięte do formy zdolnej zapisać szersze pasmo niż odtwarzał kompakt. Kaseta magnetofonowa, czyli kompakt kaset, wygrał z formatem DC International. Tu mamy przykład magnetofonu DC International. Był on wprowadzony w 1965 roku przez trzy firmy: Grundig, Telefunken i Blaupunkt. Prędkość przesuwu taśmy w tamtym magnetofonie wynosiła 5,08 cm na sekundę, czyli więcej niż w naszym kaseciaku. Być może był to format lepszy technicznie i sytuacja wyglądała identycznie jak w walce na przykład VHS-u z betą, z wideo 2000 albo wideo 8. No, dlaczego nie używaliśmy w naszych magnetowidach takich taśm, tylko takie wielkie klocki? Wiemy, że wygrał najgorszy z formatów, jeżeli chodzi o formaty wideo. Wracając do audio, formatów zapisu analogowego na taśmie magnetycznej było więcej, jak choćby 8-ścieżkowce, ale nie będę tego omawiał, bo chciałbym zmieścić się w 30 minutach tego filmu. Jeżeli kogoś interesuje historia zapisu magnetycznego, zapraszam na stronę vintagecassette.com. Robimy unpacking taśmy. Dobra, ta jest zatwardziała, jeżeli chodzi o otwieranie. Ale coś tam się dzieje, nie poszła. W naszym teście wykorzystamy trzy rodzaje taśm. Będą one automatyczne rozpoznawanie przez mechanizm z magnetofonu. Do testu użyjemy, oprócz oczywistych taśm, magnetofonu Technicsa RSBX701 oraz programu Rightmark Audio Analyzer. Tablicę z wynikami wrzucę do filmu na kilka sekund. Jeżeli widz chce się zapoznać dokładnie z wynikami testu, proszę o wciśnięcie pauzy i przyjrzeniu się danej tablicy. Wszystkie testy będą odbywały się bez redukcji szumu. I tak, dla taśmy żelazowej zrobimy test dla poziomu 0 dB i minus 20 dB. Jest to taśma Sony FX. Dla taśmy chromowej zrobimy test dla poziomu plus 2 dB i minus 20 dB. I jest to taśma TDK SA. Oraz dla taśmy metalowej zrobimy test dla poziomu plus 6 dB i minus 20 dB. Jest to taśma Maxell MX. Dlaczego minus 20 dB? Ponieważ w instrukcjach obsługi do magnetofonów kasetowych podaje się pasmo przenoszenia dla sygnału minus 20 dB. Nie dla 0 dB. Dla minus 20. Wszelkie testy magnetofonów oraz ustawiania wykonuje się właśnie z sygnałem minus 20 dB. Będziemy mogli porównać pasmo przenoszenia dla tak niskiego poziomu sygnału, jak i dla dużego namagnesowania taśmy. A jak wygląda procedura autokalibracji w takim magnetofonie? Tutaj mamy klawisz Select i możemy sobie wybrać standardową autokalibrację z wysokim prądem biasu i z niskim prądem biasu. Niski prąd biasu to większa zawartość wysokich tonów. Zróbmy standardową. Robimy off, znaczy off on. I następuje kalibracja automatyczna. Po skończeniu kalibracji magnetofon wróci do miejsca, z którego zaczął pracę. A kalibracja jest bardzo dokładna. Ustalenie poziomu dla taśmy chromowej robimy na plus 2 dB. W środku jest taśma chromowa, jest plus 2 dB. Robimy start testu i poszła maszyna.
Na koniec zrobimy test muzyczny utworem z biblioteki YouTube i będą to nagrania na wszystkich trzech taśmach w porównaniu do oryginału. Oryginał jest MP3 i będziemy nagrywać bez Dolby, z Dolby B i z Dolby C. No i na koniec odpowiedź na pytanie, po co w ogóle robiłem ten test? Ano, chciałem sprawdzić i udowodnić sobie, czy rzeczywiście taśmy magnetofonowe są tak kiepskie, że wycofano je z rynku i ze sprzedaży. Otóż nie, to jest dobry nośnik. Miłośnicy taśm magnetofonowych cenią sobie je za brzmienie, za nasycenie niskich tonów. Co prawda mają niektóre, jak taśma żelazowa, niedostatki w sopranach, ale na przykład ta taśma entry level spełniła moje oczekiwania i nagrywając muzykę na takiej taśmie nie widzę zbyt dużej różnicy pomiędzy samym oryginałem, a wykonaną kopią. O co więc chodzi? Otóż każdy użytkownik ma własne upodobania, jeżeli chodzi o brzmienie muzyki. I test techniczny taśmy nie jest miarodajny. Najlepsze są testy osłuchowe i oczywiście własne upodobania. Już uprzedzam komentarze, które mogą się pojawić w filmie, dlaczego nagrywałem z takim, a nie innym poziomem głośności. Każdy ma własne upodobanie, jeżeli chodzi o nagrywanie taśm. Posiadacze magnetofonów mają swoje sprawdzone metody, swoje ulubione poziomy nagrań. I tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby czerpać radość z muzyki. Nagrywanie samodzielne na taśmach, na tych lepszych taśmach, daje dużą satysfakcję z odsłuchu muzyki. Moim zdaniem jednak ceny tych nośników są troszeczkę przesadzone. Taka taśma nie powinna kosztować więcej jak 60 zł. Taka taśma nie powinna kosztować więcej jak 30 zł. A najtańsze taśmy maksymalnie 20.
Niestety użytkownicy są szaleni, chcąc zdobyć swoją wybraną i ulubioną taśmę, posuwają się do licytowania bardzo wysokich kwot. Przecież pamiętamy, że taśmy takie oryginały koszmarnie brzmiały. To prawda. A wynika to z użycia bardzo kiepskiego nośnika. Polskie firmy bardzo często korzystały z najgorszych taśm dostępnych na rynku. Nawet jakości nie odpowiadały tej taśmie. I chyba najgorszy grzech nagrywania na taśmie magnetycznej to nagrywanie jej z wielokrotną prędkością. Nawet do 64 razy. Dlatego taka taśma, czy na przykład ta taśma, która no nie jest lepszym nośnikiem od poprzedniej. Proszę bardzo. Brzmiały dużo gorzej, aniżeli własnoręcznie nagrane taśmy na naszych domowych dekach. To jest pierwsza taśma, którą kupiłem. Ja magnetofon kasetowy kupiłem dosyć późno. Chyba w 87 roku. Wcześniej miałem Szpulaka. I ta taśma nie wygląda najgorzej w porównaniu do taśm MG Records. Ale są też taśmy oryginalne. Niestety z jakością bywało różnie. Co jedynie w tych taśmach mi się podobało, to te wkładeczki ładnie rozwijane z tekstami. Niestety w MP3-kach i plikach kupowanych w sieci no, nie ma takich ładnych poligrafii. O, tutaj mam też taśmę, która zawiera bardzo dużo żelaza, ale jest to taśma wykonana we Francji, zdaje się. Nie, to jest taśma wykonana w Polsce. Czy była to tendencja ogólnoświatowa nagrywania płyt na kiepskie taśmy? Nie. Tu mam wydanie brytyjskie płyty Accident of Bird Bruce'a Dickinsona. I jest to taśma nagrana w Wielkiej Brytanii. Tu mam. Made in England. Troszeczkę wytarty napis. I ta taśma brzmi bardzo dobrze. Byłem zdziwiony jakością nagrania pierwszy raz, jak włożyłem ją do magnetofonu. No i oczywiście pięknie wydana wkładeczka. Jak widzimy, dosyć duża. To bardzo mi się podobało w taśmach magnetofonowych. Darzę je dużym sentymentem, przyznaję. I dzisiaj na taśmach nagrywam najczęściej audycje radiowe. I częściej używam do tego data, ponieważ długość nagrań może nawet sięgać kilku godzin, jeżeli użyjemy taśmy od DSS-a. A taśmy magnetofonowe, analogowe, czasami używam do archiwizacji winyli. Jeżeli mam już dosyć mocno zniszczone płyty winylowe i nie chcę ich dalej eksploatować, taśma magnetofonowa przydaje się właśnie do archiwizacji tamtego nośnika. Oczywiście największym mankamentem taśmy magnetofonowej jest konieczność zapisu na taśmie w czasie rzeczywistym i jest to bardzo niewygodne, w związku z czym format ten przeszedł do lamusa. Dzisiaj bardzo wygodnie jest ściągnąć sobie pliki z serwera, pliki muzyczne w postaci MP3, która w moim odczuciu jest nieco gorsza od taśmy. Ściągamy sobie pliki z serwera, kopiujemy na przykład z płyty kompaktowej z wielokrotną prędkością czasu rzeczywistego odtwarzania. W związku z tym naprawdę taśma magnetofonowa posiada mnóstwo wad. Jest niewygodna, dlatego rozumiem, że dzisiaj walkmeny zostały zastąpione przez telefony
w której można mieć niezłą bibliotekę muzyczną. Innym mankamentem taśmy magnetofonowej jest nietrwałość. Kilka z taśm, które już pokazywałem widzowi, niestety, ale nie nadaje się do odtwarzania. Były wyprodukowane z bardzo kiepskich materiałów i ta brązowa ścieżka magnetyczna, proszek na tej folii, którą widzicie, po prostu zaczął z tej folii odpadać. I ta taśma już nie nadaje się do użytkowania. Proszek osadza się na głowicy taśmy i po 3-4 minutach magnetofon przestaje odtwarzać muzykę. Do całości jeszcze dochodzi konserwacja takiego sprzętu i wysoka prądożerność, na przykład odtwarzacz przenośnych. Dlatego myślę, że rzeczywiście miejsce taśmy magnetofonowej jest w muzeum albo w zestawie hi-fi kolekcjonera. No jest to format niewygodny, format wymagający dużego zachodu i niestety o nieco gorszej jakości dźwięku, aniżeli formaty cyfrowe. A co z moimi wrażeniami z brzmienia taśm w porównaniu do testu z hi-fi i muzyki? Wolałbym tego nie komentować. Nie wiem, jak z jakiego źródła korzystali panowie podczas tego testu. Nie jest też moją rolą ocenianie ich rzetelności jako redaktorów tej branży. Ale myślę, że te taśmy są lepsze, aniżeli wypadły w ich teście i w ich ocenie. Jest na YouTube kanał Cassette Comeback. I autor tego kanału podjął się ryzyka testów taśm magnetofonowych i oceny. Chętnych i znających angielski zapraszam do pooglądania filmów przedstawionych na tamtym kanale. Gdyż będziecie mogli posłuchać prawdziwego Nakamishi Dragona. To tyle tych sentymentów w tym filmie. Każdy, kto chce, może w domu także sprawdzić swój własny deck i taśmy, które posiada, używając właśnie programu RightMark Audio Analyzer. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Być może wkrótce będzie mini disk, ponieważ ktoś przyniósł mi go do naprawy. I jeżeli uda się uratować urządzenie, zrobimy z tego film. Serdecznie pozdrawiam. Do następnego odcinka.